Dzień dobry, Dariusz Król, reprezentuję Towarzystwo Aktywny Relaks. Aktualnie jestem jego prezesem i tutaj z naszej inicjatywy się to wydarzenie odbywa. Ten bieg wpisuje się w cykl biegów, które postanowiliśmy z początkiem roku rozpocząć tak cyklicznie, co miesiąc, półtorej. Spotykamy się w różnych okolicznościach, na różnych dystansach. Biegamy głównie w lesie, a to jest taki pierwszy bieg, gdzie wykorzystujemy bieżnię i można powiedzieć szybki bieg, czyli 3000 metrów. Ma na celu po prostu popularyzację biegania. Staramy się zrobić taką oprawę trochę bardziej uroczystą, czyli banery jakieś. Aczkolwiek nie ma sędziów, że jest to bieg towarzyski. Każdy, jak to się mówi, łapie sam czas sobie i później odnotowujemy i dzielimy się jakimiś tam spostrzeżeniami. To tak by z grubsza wyglądało. I później następnym biegiem, jaki planujemy, jest sztafety, żeby z kolei wyrównać szanse biegających, że ci, co szybko biegają, robimy to tak, sztafety mieszamy, żeby mocniejsi byli ze słabszymi do końca, żeby było nie wiadomo, kto wygrał. I na następny bieg też zapraszam, który jest w harmonogramie dostępnym na stronie Huraganu. Także tam dokładna data jest i termin. A zatem przypominam podstawowe reguły tego biegu. Podstawową regułą jest, każdy mierzy sobie czas sam. Biegniemy 7,5 okrążenia, dlatego tu zaczynamy, a kończymy tam, gdzie są rozstawione tamte chorągwi Power Aid, prawda? I jest też wyrysowana linia mety. Na miejsca, gotowi, start!